Dobry wieczór Państwu. Ja jestem wydawcą książki pani Hege Storchaut pod tytułem Islam, 11 plaga. I najpierw dwa słowa na temat tego, w jaki sposób doszło do wydania tej książki. Otóż ja jestem ten rocznik już, że wielu moich przyjaciół, tak jak wielu przyjaciół Państwa, wyemigrowało z Polski. I wielu z nich mieszka w Norwegii, z tych moich przyjaciół. I któregoś dnia wieczorem zadzwonił do mnie mój kolega, mówi: słuchaj, tu jest w Norwegii bardzo głośna książka, bardzo ciekawa, dotycząca problemu, który w Polsce jeszcze nie istnieje, bo nie macie uchodźców, nie przyjmujecie imigrantów, islamistów, znaczy muzułmanów. Natomiast wiem, że na ten temat jest dość duża dyskusja w Polsce, a tu się ukazała bardzo głośna książka pod tytułem Islam, 11 plaga. Warto, żebyś się zainteresował jej wydaniem. Ponieważ tej książki, szanowni państwo, kiedy Hege wydała ją w Norwegii, w niewielkim kraju, w dość szybkim czasie sprzedało się ponad 100 tysięcy egzemplarzy. W tak niewielkim kraju jak Norwegia. Gdyby to przeszacować na Polskę, to byłoby około 600 tysięcy, więc niewyobrażalny nakład. A następnego dnia zadzwoniła do mnie koleżanka i mówi tak: słuchaj, wiem, że rozmawiałeś z Piotrem, bo Piotr cię namawiał do wydania tej książki, ale słuchaj, nie wydawaj tej książki, ta książka jest bardzo niedobra. Ta książka jest niesprawiedliwa dla muzułmanów. To jest, koleżanka wyznawała taką zasadę, która się nazywa taką za bardzo daleko idącą poprawnością polityczną. No ja zacząłem się orientować i dowiedziałem się, że ta książka Hege była poddawana przez krytyków wielokrotnym recenzjom, wielokrotnym badaniom i nikt nie wykazał jakiegokolwiek błędu czy jakiejkolwiek niesprawiedliwości ze strony Hege czy jakiegoś naciągania faktów dotyczącego analizy islamu w Europie. Okazało się, że wszystkie fakty, które podaje, są po prostu prawdziwe. I wtedy podjąłem decyzję o wydaniu tej książki w Polsce. To wydanie miało miejsce, premiera tej książki miała miejsce w maju tego roku. Książka cieszy się dość dużą popularnością i raczej ma dobre recenzje. Jej tytuł troszeczkę wprowadza w błąd, ponieważ on sugeruje bardzo wyraźnie taką konotację negatywną, plaga. Ale ten tytuł ma też swoje korzenie norweskie. Mianowicie przed II wojną światową w Norwegii któryś z profesorów Uniwersytetu w Oslo wydał takie opracowanie naukowe zatytułowane Chrześcijaństwo 10 plaga. Dokładnie taki tytuł. I któryś z norweskich kościołów wówczas wytoczył mu proces, że to jest obraza religijna i to w Norwegii był bardzo głośny proces religijny. My o tym nie wiemy, no bo to było wewnętrznie państwowe w Norwegii zjawisko. I po długim procesie religijnym w Norwegii profesor ten został uniewinniony, to znaczy nie postawiono mu jakichkolwiek zarzutów, stwierdzono, że ma prawo do tego typu tytułu i do tego typu krytyki religii. W związku z tym Hege, kiedy napisała swoją książkę o islamie, po prostu postanowiła nawiązać do tamtego tytułu, w związku z czym w Norwegii każdy wie, o co chodzi, a w Polsce po prostu ten tytuł odczytywany jest wprost, a to wprost brzmi dość mocno. A w ogóle Hege Storchaug jest osobą bardzo ciepłą, bardzo broniącą praw człowieka, działa bardzo mocno na temat wolności, jest zwolenniczką wolności człowieka, wolności wyznawania poglądów, wolności, gdzie nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność kogoś innego. Natomiast w ogóle w cywilu, jako młoda dziewczyna, cały czas jest młoda i zgrabna, ale jako młoda dziewczyna była reprezentantem Norwegii w siatkówce, grała na olimpiadzie. Nie wiem, Hege, your volleyball is in what year? In Olympic Games? Not Olympic. This is too difficult. Okay. 79 grała w reprezentacji Norwegii w siatkówkę, no ale potem zajmuje się już sprawami społecznymi. Bardzo dużo jeździ po świecie i mieszka w Oslo. To wydanie książki i reakcja norweska zaskoczyła ją, ale po prostu Hege postanowiła głosić to, w co bardzo wierzy. Więc Hege Storchaug z Norwegii. Bardzo proszę. Yeah.
Okay. There is Poland, porządku. There is audience. Polska, publiczność. It's a pleasure for me to visit Poland again. Dla mnie wielka przyjemność znowu móc odwiedzić Polskę, ten wspaniały kraj i ten dumny naród. I would also especially like to express my wdzięczność dla organizatorów tego kongresu. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie. I have come to Poland. Przyjechałam do Polski z ponurym przesłaniem. We have lost the free, straciliśmy wolną, bezpieczną Europę Zachodnią, którą być może Państwo znali kilka lat temu. Jest to spowodowane fundamentalnym zderzeniem między naszymi otwartymi, wolnymi, świeckimi społeczeństwami, których osobista wolność każdej jednostki jest rdzeniem naszej cywilizacji, a z drugiej strony kulturą islamską, opartą na mentalności plemiennej i tak zwanym prawie religijnym, prawie szariatu. Let me just proszę pozwolić, one point before że I continue. Podkreślę jedną rzecz, zanim pójdę dalej. You will of course oczywiście znajdziemy miłujących pokój muzułmanów zarówno w świecie islamu, jak i w Europie. Myself, I have been ja sama in mieszkałam the Islamic Republic of Pakistan w Islamskiej Republice Pakistanu przez dwa lata jako dziennikarka i pisarka. I have many wonderful friends there. Mam tam wielu wspaniałych przyjaciół. To są muzułmanie. And they appreciate i oni doceniają wolność panującą w Europie tak samo pewnie jak państwo. My focus is ja skupiam się na podstawowych doktrynach islamu, religii, która nie przeszła reformacji. Religii, która ogranicza wolność jednostki, ogranicza kobiety, ogranicza mniejszości, ogranicza zwykły, zdrowy rozsądek. Religii, która dosłownie oznacza uległość czy podporządkowanie się, uległość wobec Allaha, proroka Mahometa, wobec uczonych duchownych. Religii, która wymaga posłuszeństwa, całkowitego posłuszeństwa. Proszę pozwolić, że podkreślę również i to. Podstawowe wartości, które kształtowały nasze wolne społeczeństwa w Europie, są następujące. Po pierwsze, equality. Równość kobiet i mężczyzn. Po drugie, równość wszystkich ludzi, bez względu na przynależność klasową, religię czy narodowość. Po trzecie, wolność religii i wyznania, która oczywiście obejmuje prawo wyboru ateizmu, czy też prawo do wybrania takiej religii, jaka nam się podoba. Po czwarte, that is the mother of all matka freedom wszelkich values. Wartości wolnościowych, czyli wolność wypowiedzi. My main message in my głównie book Islam, przesłanie mojej książki plague, Islam, 11 plaga jest następujące. Islam, forma islamu, that has gained która power zapanowała w sunnickich i szyickich meczetach w Europie, w sunnickich i szyickich ruchach, walczy z wszystkimi values, tymi wartościami. All of them. Wszystkimi. Meaning that this oznacza to, że ta forma islamu walczy z naszym podstawowym sposobem życia. It is vital ważne, to divide żebyśmy Islam podzielili two. Islam na dwie części. This is due to the jest to związane of the z życiem proroka Mahometa. He started out in Mecca, rozpoczął on swoją działalność głosząc nauki w Mekce, dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. As a preacher in the year 610. Roku 610. He was nothing else był tylko than a duchowym kaznodzieją, preacher, proszącym, by ludzie przyłączyli się do jego nowej religii monoteistycznej, czyli do islamu. But he failed with ale his message. Jego przesłanie most nie zostało przyjęte. Didn't accept większość him ludzi as a prophet. Nie zaakceptowała go jako they proroka. Thought he was a frauder. Uważali go za oszusta. After 12 years po 12 latach głoszenia nowej nauki w Mekce uważa się, że zdobył jedynie 50-60 wyznawców. He then moved on przeniósł się to następnie Medina, do Medyny, miasta na północ od Mekki.
Here we see widzimy tutaj a total different całkowicie face inne oblicze tak zwanego proroka. He and his men start on i jego ludzie zaczęli rabować karawany. Thus, w ten sposób Mahometowi udało się zbudować armię, która atakowała potężne plemiona żydowskie i pogańskie. He then becomes both potem a military stał się zarówno przywódcą wojskowym, jak leader. I politycznym. He conquers podbił the whole cały Arab półwysep arabski. W ten sposób stworzył całkowicie islamizowane państwo przed śmiercią, która nastąpiła 10 lat po przybyciu do Medyny w 632 roku. To mówią nam historyczne teksty islamu. Należy zauważyć, że epoka islamu nie zaczyna się od objawienia, które Mahomet otrzymał od Allaha w Mekce w 1660 roku. Epoka ta zaczyna się w roku 622 w Medynie, gdzie Mahomet ustanowił islam jako religię panującą na wszystkich szczeblach w społeczeństwie. This Islam. Ten islam z epoki Mahometa w Medynie jest religią tyranii, przemocy, religią ekstremalnie patriarchalną i antysemicką. Bez wątpienia jest to religia totalitarna. Chodzi tutaj bardziej o politykę, a więc i o prawo, niż o religię i duchowość. Ten islam stał się obecnie nową ideologią totalitarną naszych czasów w Europie Zachodniej. Znajdą ją Państwo w naszych olbrzymich meczetach należących do sunnitów i szyitów, jak również w najmniejszych sunnickich i szyickich meczetach oraz ruchach. Ten islam opanował meczety w całej mojej ojczyźnie, w Norwegii. W całej. To samo dotyczy reszty Europy Zachodniej. Kolejna rzecz. Są muzułmanie, którzy zajmują się tylko duchowością, czują związek jedynie z tolerancyjnym nauczaniem z okresu mekkańskiego. To są muzułmanie kochający wolność. Nazywamy ich muzułmanami mekkańskimi. To są nasi świeccy przyjaciele. Ale mamy również tych, których nazywa muzułmanami medyńskimi, którzy popierają ideę szariatu jako rozwiązania dla ludzkości, którzy chcą, żeby islam panował w społeczeństwie. Sunnizm to największy odłam wśród różnych odłamów islamu. Około 85% muzułmanów na całym świecie to właśnie sunnici. Chciałoby się wierzyć, że tak samo wygląda sytuacja w Europie Zachodniej. Sunnickimi meczetami w Europie rządzą trzy główne grupy. Te grupy mają ten sam cel. Stworzyć kalifat, państwo islamskie działające w oparciu o religijne prawo szariatu. Różnią ich jednak metody w dojściu do tego celu, ustanowieniu kalifatu. W meczetach sunnickich znajdziemy po pierwsze Bractwo Muzułmańskie, największą organizacją muzułmańską na świecie, prawdopodobnie też w Europie, utworzoną w Egipcie w roku 1928. So goes the slogan motto bractwa brzmi, quote, cytat, Allah jest naszym celem, prorok naszym przywódcą, Koran naszym prawem, dżihad naszą ścieżką, dżihad czyli święta wojna, śmierć w imię Allaha jest naszą największą nadzieją. End quote. Koniec cytatu. The Brotherhood is bractwo jest bardzo cierpliwe, they have good time. Mają czas. They have a wierzą, że świeckie demokratyczne państwa narodowe w Europie upadną za około 30 lat. From the ashes of z popiołów Europy they will rise powstanie kalifat. This is their taka vision. Jest właśnie ich wizja. The members of the członkowie Brotherhood bractwa are typically zwykle in Western ubierają się na modłę zachodnią, they are well educated, są dobrze wykształceni, noszą zwykle krótkie brody. Są na czołowych pozycjach jako partnerzy w dialogu z naszymi politykami, z naszym kościołem i tak dalej. Ten ostatni najwyraźniej nie rozumie, że ci ludzie hołdują ideologii totalitarnej, bo oni nie obnoszą się swoim członkostwem w bractwie. Udają, że są niewinnymi demokratami.
They infiltrate mosques and Muslim infiltrują meczety i muzułmańskie organizacje, also, ale również mogą na przykład utworzyć fundację, like they have done in Norway, tak jak to zrobili w Norwegii, żeby pomóc ludziom tworzyć nowe meczety. Ale znowu, ukrywają swoje członkostwo w bractwie. Here I would like to give tutaj chciałabym podać kolejny konkretny przykład, by pomóc Państwu zrozumieć, o jakich siłach tutaj mówimy. Emiraty uważają bractwo za organizację terrorystyczną. W 2014 roku Emiraty sporządziły listę meczetów w Europie, które uważają za meczety prowadzone przez bractwo. Jeden z głównych meczetów w Norwegii, w Oslo, w stolicy Norwegii, znalazł się właśnie na tej liście terroru. Więc tak, mają oni również swoje meczety w całej Europie Zachodniej. Druga grupa to salafici. That is very close to Wahhabism. Bardzo blisko ideologii of Saudi Arabia. Czyli głównej ideologii Arabii Saudyjskiej. Zwykle łatwiej ich zauważyć. They don't have the patience. Nie są tak cierpliwi jak bractwo. Thus, they are open about their przyznają, jaki jest ich cel. Państwo oparte na prawie islamskim. They aktywnie głoszą swoje przekonania na ulicach, starając się również zwerbować nowych konwertytów, szczególnie wśród młodzieży. Zakładają organizacje studenckie i rzecz jasna nauczają również w meczetach. Mają międzynarodowe kontakty w całej Europie. Zwykle organizują konferencje dla młodych ludzi, na których zapraszają mówców, powiedzmy z Wielkiej Brytanii, których nazywamy propagatorami, głosicielami nienawiści. Często występują w pełnym tradycyjnym islamskim stroju, mężczyźni również z długimi brodami. Kobiety najczęściej widzimy w hijabach oraz zasłaniających twarze nikabach. W moim kraju grupa ta utworzyła największą muzułmańską organizację studentów, skupiającą, według własnych ich danych, około 2000 płacących składki członków. Trzecia grupa, którą znajdziemy w meczetach sunnickich, to dżihadyści. To najmniej cierpliwa grupa. Głośno wykrzykują na naszych ulicach przeciwko demokracji i przeciwko naszej wolności. Popierają przemoc, popierają terroryzm, żeby jak najszybciej doprowadzić do stworzenia światowego kalifatu. Dżihadyści, święci wojownicy, to najmniejsza spośród tych trzech grup. Często noszą islamskie stroje oraz długie brody. Często wyrazem ich bojowego nastawienia są turbany i inne nakrycia głowy, przynajmniej w przypadku przywódców. Ale proszę zauważyć, znajdziemy tam zarówno salafitów, jak i dżihadystów noszących zachodnie stroje. To pokazuje, jak trudno może być czasem zidentyfikować te poszczególne siły. Przyjrzyjmy się teraz największym badaniu wartości, czy też mówiąc precyzyjnie, rozprzestrzenianiu się fundamentalizmu wśród muzułmanów w Europie. First, fundamentalism po pierwsze, fundamentalizm is somewhat to dosyć rozmyty termin, but in general we can say that it embraces the desire to return to the original message of a religion, danej religii, a message przesłania not niewypaczonego interpretations poprzez poszczególne wykładnie dokonywane przez ludzi. You want to revive what to pragnienie wskrzeszenia tego, co naszym zdaniem jest autentyczną doktryną wiary. The renowned German social znany niemiecki research instytut badawczy w Berlinie chciał zbadać, jak wielu chrześcijan i muzułmanów można zaklasyfikować do kategorii fundamentalistów. Badanie to objęło 9 tysięcy respondentów w 6 krajach: Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Holandii i Szwecji. Badacze wyróżnili trzy warunki, które muszą być spełnione, by kogoś umieścić w kategorii fundamentalista. Po pierwsze, wierzący stwierdza, że podstawowe zasady jego wiary są wieczne. Po drugie, tylko jedna interpretacja jest uznawana i obowiązuje wszystkich wierzących. Po trzecie, religia stoi ponad prawami stanowionymi przez człowieka.
Po to, żeby być określonym mianem fundamentalisty, każdy respondent musiał odpowiedzieć twierdząco na wszystkie trzy stwierdzenia. Tylko niecałe 4% chrześcijan tak zrobiło. Wśród muzułmanów wyniki były następujące. 65% stwierdziło, że prawo islamskie jest dla nich ważniejsze niż prawa kraju, w którym żyją. 75% było przekonanych, że jest tylko jedna prawdziwa, prawowita interpretacja Koranu i że ta interpretacja obowiązuje wszystkich muzułmanów. 60% chciało powrotu do korzeni islamu. 44% muzułmanów zgodziło się ze wszystkimi trzema stwierdzeniami i w związku z tym może być określonym mianem fundamentalistów. 44% muzułmanów i 4% chrześcijan. The Dutch research director of this study, kierownik tego badania, Ruud Koopmans, tak skomentował te wyniki. Quote, cytat. The findings wyniki te odwracają częste twierdzenia, that islamski fundamentalizm religijny jest zjawiskiem marginalnym w Europie, czy też, że nie różni się on fundamentalizmu, który istnieje w łonie chrześcijańskiej większości. Oba te twierdzenia są fałszywe, ponieważ prawie połowa europejskich muzułmanów zgadza się, że muzułmanie powinni powrócić do korzeni islamu, że jest tylko jedna interpretacja Koranu i że zasady określone w islamie są ważniejsze niż światowa prawa. Koniec cytatu. W ostatnich latach, w zasadzie od 11 września 2001 roku słyszeliśmy przywódców politycznych mówiących, że islam jest religią pokoju. George Bush, Barack Obama, David Cameron, Theresa May, Tony Blair i wielu innych. Wszyscy oni starali się oddzielić islam od przemocy i od terroru. Czyli przyjrzyjmy się bliżej niektórym historycznym wypowiedziom na ten temat, co ich autorzy mówili o islamie i o Mahomecie. Być może najważniejszą postacią, którą należy tutaj podkreślić, jest uważany za ojca oświecenia francuski pisarz, filozof, historyk i poeta Voltaire. He was living in 1694 to 1678. Voltaire uważa się za orędownika wolności wypowiedzi i wolności religijnej oraz idei rozdziału kościoła od państwa. Oczywiście Voltaire był nastawiony krytycznie do każdej religii monoteistycznej, nie tylko do katolicyzmu, ale to właśnie katolicyzm był wówczas we Francji religią państwową, blisko powiązaną z monarchią. Podobnie jak wielu innych myślicieli XVII i XVIII wieku, propagował on teologię racjonalną. Rational theology, deism. Voltaire i jemu współcześni nie odrzucali Boga jako stwórcy świata, ale odrzucali oni boskie objawienie. W 1741 roku Voltaire napisał tragedię w pięciu aktach o Mahomecie pod tytułem Fanatyzm, czyli prorok Mahomet. Ukazuje on sprytną strategię Mahometa prowadzącą do zabicia jego krytyków i oponentów po opanowaniu przez niego Medyny. Głównym tematem sztuki jest pokazanie, w jaki sposób religia jest wykorzystywana do propagowania określonego programu politycznego i jak brutalny, bezwzględny był Mahomet, przedstawiony jako barbarzyński hipokryta, a nie jako prorok. Voltaire sam wyjaśniał, że sztuka, tu cytat, została napisana, żeby sprzeciwić się założycielowi fałszywej i barbarzyńskiej sekty. Koniec cytatu. Włoski poeta Dante, 1265-1321, jest autorem jednego z najważniejszych dzieł światowej literatury, Boskiej Komedii.
W boskiej komedii Dante umieszcza Mahometa w piekle z wnętrznościami zwisającymi mu między nogami. Jeden z najważniejszych szkockich głosów zachodniej filozofii w czasie oświecenia należał do Davida Huma 1711-1776. Hume postulował, że traktując poważnie narrację Mahometa, i tu cytat, wkrótce zobaczymy, że wychwala on takie przypadki zdrady, bestialstwa, okrucieństwa, zemsty, dogmatyzmu, które są zupełnie sprzeczne z cywilizowanym społeczeństwem. Żadna stała zasada prawa nie wydaje się być przestrzegana, a każde działanie jest krytykowane lub chwalone tylko wtedy, gdy jest korzystne lub krzywdzące dla prawdziwie wierzących. Koniec cytatu. Wpływowy niemiecki filozof Arthur Schopenhauer 1788-1860 podkreślił potrzebę metafizyki u człowieka, wskazując na różne miejsca kultu należące do różnych religii, takie jak synagogi, świątynie, kościoły i meczety. O Koranie mówił, że, i tu cytat, ta nieszczęsna książka, księga, wystarczyła, aby rozpocząć światową religię, zaspokoić metafizyczną potrzebę niezliczonych milionów przez 1200 lat, stać się podstawą ich moralności i nadzwyczajnej pogardy dla śmierci, a także zainspirować ich do krwawych wojen i najrozleglejszych podbojów. W księdze tej znajdujemy najbardziej żałosną i najuboższą formę teizmu. Nie udało mi się odkryć w niej ani jednej wartościowej idei. Koniec cytatu. Możemy wymieniać jeszcze wiele cytatów z przeszłości. Chodzi mi o to, że dzisiejsi politycy nie wiedzą, jak odnieść się do nowej religii Europy. Nie wiedzą, co począć z faktem, że miliony nowych Europejczyków odwróciły się od ideału oświecenia. Były minister brytyjskiego rządu, George Walden, powiedział w 2006 roku, po tym, jak sam już zrezygnował z polityki, że nasi politycy nie mówią prawdy o islamie tuż przed tym, jak mają się wycofać z polityki, albo krótko po tym. Walden powiedział, cytat, byłbym bardzo zaniepokojony sytuacją związaną z islamem w Europie, przypomnienie moje, i zrobiłbym wszystko, co w mojej mocy, by udawać, że jest ona pod kontrolą. To do polityków należy granie słodkich melodii w czasie kryzysu, a do ludzi zrozumienie, że rządy niewiele mogą zrobić. Nie mogą powiedzieć, że stoimy w obliczu zagrożenia, którego końca nie widzimy, a który jest spowodowany zderzeniem cywilizacji. Mówiliśmy prawdę o IRA, ale w kwestii islamu kłamiemy. Koniec cytatu. Ale my, zwykli ludzie, my rozumiemy, że islam nie jest taki jak inne religie. Rozumiemy, że coś jest nie tak z islamem. Proszę pozwolić, że przytoczę wyniki pewnego badania przeprowadzonego w Niemczech. Od razu powiem, że te wyniki badania z 2012 roku okrzyknięto katastrofą dla panującego w Niemczech islamu. 82% badanych kojarzy islam z ograniczeniem praw kobiet. 77% jest przekonanych, że islam jest religią fundamentalistyczną. 70% łączy islam z fanatyzmem i radykalizmem.
64% kojarzy islam z przemocą, 60% z nienawiścią, a 56% jest przekonanych, że islam walczy o władzę polityczną. 44% jest przekonanych, że dojdzie w przyszłości do poważnych konfliktów między zachodnią kulturą a arabską kulturą islamską. 1 na 4 osoby jest przekonana, że taki konflikt już ma miejsce. 48% obawia się, że napięcia związane z islamem nasilą się w przyszłości. Tylko 29% uważa, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. W badaniu była część związana z pozytywnymi stwierdzeniami, ale jej wyniki były kiepskie. 13% łączy islam z miłością bliźniego, 12% łączy islam z dobroczynnością, z miłosierdziem, 7% łączy islam z otwartością i tolerancją. I would guess that after the migration crisis in 2015, still continuing today in the Mediterranean, the results would have shown an even greater disaster for the Islam in power in a country like Germany. Now with a Muslim population that has passed 6 million. So where are we today? What about our future in Western Europe? We have an Islamic nation in our midst, a Medina nation. With the help of well-meaning, naive, and probably also completely uninformed politicians, but also scared politicians, this form of Islam has been allowed to become the most important religion in Western Europe. It has become more important than Christianity. Not because of the jest to religia ważniejsza niż chrześcijaństwo, nie ze względu na liczbę wyznawców, ale raczej ze względu na ich głębokie, gorące przekonanie, że przynależą oni do supernarodu, który powinien panować nad światem. Is there a problem here? Czy jest jakiś problem? It has become the most important religion. Stała się ona najważniejszą religią, ponieważ walczyła i zyskała więcej przestrzeni niż jakakolwiek inna religia czy grupa. Jest to najważniejsza religia, ponieważ nie prosi potulnie o specjalne traktowanie, ale agresywnie domaga się miejsca dla jej doktryn. Niezależnie od tego, czy chodzi o ograniczenia żywieniowe, ubiór, sprzeciw wobec praw kobiet i homoseksualistów, czy nawet sprzeciw wobec wolności słowa, matki wszystkich wolnościowych wartości. Stała się to najważniejsza religia, ponieważ jej zwolennicy nie mają zamiaru integrować się, kiedy przenoszą się do Norwegii i Europy, ale raczej tworzą własne, odrębne społeczeństwa oparte na religii w granicach nowych krajów. Islam stał się najważniejszą religią również dlatego, że muzułmanie nie wahają się używać agresji, a nawet przemocy wobec swoich krytyków, aby sparaliżować swoje otoczenie. Proszę pozwolić, że zatytułuję tutaj czołową postać bractwa w dzisiejszej Europie, Tariqa Ramadana. Ramadan jest szwajcarskim naukowcem, który od ponad dekady ma znaczące wpływy polityczne, nawet w Unii Europejskiej. Jest wnukiem Hasana Albany, który założył bractwo w Egipcie w 2002 roku. Ramadan powiedział, cytat: Islam to czynnik, który powinien być wzięty pod uwagę i z którym należy się liczyć.
If this reality is denied, it will inevitably będzie się zaprzeczać tej rzeczywistości, to doprowadzi to do nieuchronnego, radykalnego sprzeciwu. Ramadan is here actually promising us violence. Ramadan faktycznie obiecuje nam przemoc, jeżeli spróbujemy stawić opór rosnącej potędze islamu. The pattern in Western Europe zachodniej populacja muzułmanów podwaja się co 10 lat. No other group or religion żadna inna grupa ani religia nie rośnie w tak dużym tempie. I would assume zakładam, that many że jest wielu, którzy pomyśleli to samo co ja. That is, how will czyli Western European jak wyglądać public będzie życie life publiczne look like w Europie Zachodniej, when the day comes, kiedy nadejdzie ten and dzień, it is coming, a on nadchodzi, that the number of w którym liczba muzułmanów medyńskich podwoi się, a nawet potroi. Will we as a society czy my jako społeczeństwo nadal będziemy odmawiać stawienia czoła tej nowej totalitarnej ideologii z obawy, że zostaniemy uznani za rasistów lub osoby nietolerancyjne? Czy może z obawy, że krytyka doprowadzi do jeszcze większej przemocy? Philip Wall is the former editor był redaktorem francuskiego magazynu satyrycznego Charlie Hebdo, magazynu zaatakowanego przez muzułmańskich terrorystów w 2015 roku. Philip Wall has wskazał na dziwny stosunek do muzułmanów, że krytyka islamu powinna być synonimem stygmatyzacji muzułmańskich obywateli. Well, scharakteryzował bez ogródek ten pomysł jako kłamstwo. Kłamstwo, które powoduje brak wzrostu demokracji w islamie. Wielu muzułmanów na Zachodzie jest w pełni w stanie żyć tak, jak wszyscy inni. Powiedział Wall, że jest w stanie przyjąć zasady zachodniej demokracji. Nie oczekiwać tego od nich jest prawdziwym stygmatyzowaniem, czy też piętnem. Krytyka islamu na Zachodzie nie może prowadzić do nasilonej radykalizacji, twierdzi Wall, bo jak wytłumaczyć wzrost w ostatnich kilku dekadach ekstremizmu w krajach na innych kontynentach, gdzie islam dominuje, tak jak w kraju, który znam bardzo dobrze, w Pakistanie. Cytat. This is not a financial or social problem. It is a cultural and a political problem. I polityczny. Koniec cytatu. Well continues with these words. We face an ongoing battle against democracy, against freedom of expression, women's equal entitlement, homosexual rights, etc. Says Wall. Koniec cytatu. As well, with jak honesty pointed out further, dalej, quote, cytat, we are afflicted by a cultural disaster. Kulturową. Don't be a hypocrite. Nie bądźcie hipokrytami. See things patrzcie na rzeczy takie, jakimi są, Muslims by doing a w ten sposób uszanujecie muzułmanów. The European idea is the only one that is viable. Idea europejska jest jedyną sensowną ideą. Culturally, politically, politycznie, ekonomicznie, if one will exist, jeśli takowa istnieje. It is this i to właśnie ta idea that is endangered, jest zagrożona. Endangered. End quote. Koniec cytatu. The basic principles of Islam from Muhammad's period in power in Medina hasn't changed the last 1400 lat. This is hence our status. Więc nasza sytuacja. The future of Islam, o przyszłości, the future of Western Europe will Europy be determined by demography and thereby values. A tym samym wartości. When it comes to demography and values, i wartości, it could be useful to take out the 800-year-old lesson from the Grand Middle Age work, wielkiego the King's średniowiecza, zwierciadło królewskie. The book brings some fundamental thoughts about morals and social studies to the Norwegians of the 12th century. Brought to them from a king to his son, the prince. Jej król, quote, swemu synowi księciu, cytat. If there is a famine jeśli wśród ludu występuje among głód, the people, it is worse than if there is a famine in the land. A
krajowi można pomóc. All is well in the neighboring countries, and proficient men take care of the supply from there. Zajmą się zaopatrzeniem stamtąd właśnie. But if there is famine among the people, będzie panować wśród ludu, w moralności kraju, that will be the greatest damage. For no one can buy from other lands the morals or the common sense that once was found, but that has been destroyed or spent. Ale został zniszczony lub roztrwoniony. Koniec cytatu. The French political thinker and historian Alexis de Tocqueville, 18th century, believed that Islam, will never dominate for long in a culture and democratic era. End quote. Koniec cytatu. That is precisely where we stand today. Jesteśmy dzisiaj. The arrows point to a Western Europe that sails towards an uncultured and undemocratic period. I bez demokracji. In a new area of this kind, Muhammad's Medina Islam can dominate for quite some time. Przez dłuższy czas. Actually, for centuries. Tak naprawdę, to nawet przez całe stulecia. We my, jako Europa, we fought communism. Walczyliśmy z komunizmem. We fought fascism and nazism. Z nazizmem. It caused great suffering. Kosztowało nas to ogrom cierpienia of life, i miliony istnień ludzkich. We also fought the Ottomans in Vienna in 1683 due to the brave Polish army led by King John Sobieski. Króla Jana III Sobieskiego. I hope I pronounced it correctly. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. While we Western Europe, czy my, Europa Zachodnia, will we Western Europe manage to fight Islamism, political Islam, the coming years? I am not at all sure. Nie jestem wcale tego taka pewna. My message to you, Poland, moje przesłanie is as follows. Do ciebie, Polsko, jest następujące. In Western Europe, we stand in the middle of a clash between civilizations, the most dramatic since the 1930s. Don't do the same mistakes wieku. Nie popełniajcie as we have tych done in Western błędów, Europe. Które popełniliśmy my w Europie don't Zachodniej. Allow the rising of totalitarian mosques and undemocratic Islamic movements. Don't allow fundamentalists from the Islamic world to enter your country, your beloved home. Take good care of Poland, this great nation. Take good care of Eastern Europe. Maybe one day we in the West have to flee to you to be able to live in freedom. Thank you so much for your bardzo attention. Dziękuję za państwa uwagę. Thank you, Ms. Hege, for your lecture. Dziękuję and your message. Pani za pani przesłanie. For a few questions from the audience. Zgodzimy jeśli się. Państwo mają pytania, kilka pytań. Pani Hege zgodziła się na dwa, trzy krótkie pytania. Jeśli ktoś z państwa chciałby o coś zapytać, proszę o podniesienie ręki. Proszę o krótkie głosy i żeby one kończyły się znakiem zapytania. Good evening. Good evening, Victor Kawa speaking. Dobry wieczór, Victor Kawa. About your country. Takie pytanie o pani kraj. How does your country jaki sposób pani kraj zwalcza ruch islamski, muzułmański? What are the thoughts of your people about the Muslims that come to your country that are living there? Sądzą Norwegowie a propos muzułmanów, którzy przyjeżdżają mieszkać w pani kraju. Jakie było drugie pytanie? What are the thoughts co myślą ludzie mieszkający w Norwegii o muzułmanach, którzy przyjeżdżają do tego kraju? Czy sądzą, że jest to jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo, czy nie obawiają się tego? Dziękuję. A propos pierwszego pytania, powiedziałabym, że nasi politycy nie robią niczego właściwie. Cały czas, tak jak zacytowałam George'a Baldona, grają słodką muzykę, udając, że islam i chrześcijaństwo to jest to samo. Nie nadają priorytetów to our, to the values, wartościom
na której zbudowana jest Norwegia. Nie dają priorytetu kościołowi. Wszystkie nowe grupy, religie mają praktycznie te same wartości. To jest ich przesłanie. Popełniają także wiele błędów w tym dialogu. Czasami wysyłają policję, żeby ta prowadziła dialog w fundamentalistycznych meczetach. Totalitarian movements, nadają pewne statusy ruchom totalitarnym, having speeches in their rooms, in their mosques. Tam w tych meczetach odbywają się wykłady, having dialogue które są fundamentalistyczne, for example. Czy na przykład Bractwo Muzułmańskie prowadzi takie wykłady, z nim się stara really prowadzić dialog. Dla mnie to jest katastrofa. To say it like this, I've been in this field for 25 years. Od 25 lat badam ten what temat. What is the most frustrating is that w tym wszystkim jest najbardziej frustrujące as long as to academics że and dopóki and naukowcy don't i media want to play an honest game, nie będą chcieli grać the w uczciwe zasady gry, to politycy będą czuli, że oni w so when, ten sposób for example, when media mogą postępować dalej. And say enough is enough. Kiedy media w końcu wstaną i powiedzą koniec, grozi nam duże zagrożenie, a to zagrożenie będzie wypełzało z tych meczetów. To wtedy politycy będą musieli zadziałać, ale myślę, że wcześniej nic się nie zmieni, dopóki to się nie stanie. W Norwegii mamy 5,2 miliona ludzi. Moja książka sprzedała się w ponad 15 tysiącach kopii. 50 tysiącach kopii. To jest odpowiedź być może na drugie pytanie, bo ludzie w Norwegii bardzo obawiają się o przyszłość. Widzą, że toczy się pewna gra i widzą, kto wygrywa, w szczególności widząc kobiety w hijabach na ulicach, które zakrywają głowę. Nie ma to nic wspólnego z rasizmem. Kiedy pytam ludzi, co sądzi pani na temat tej imigracji w ostatnim czasie i zmian, które zaszły w Norwegii, co państwo sądzą? Strasznie dużo hijabów odpowiadają. Nie mówią o kolorze skóry, mówią o hijabach, które się pojawiły na ulicach. Tak jak powiedziałam, mieszkałam w Pakistanie w połowie lat 90. Wtedy mieszkałam tam przez dwa lata. Ostatnim raz odwiedziłem Pakistan w 2011 roku i muszę powiedzieć, że debata polityczna niesamowicie w Pakistanie się zmieniła. Ja już w połowie lat 90. rzadko kiedy widziało się kobiety w hijabach, a teraz kiedyś tak naprawdę chodziły kobiety w takich ubraniach europejskich, które miały chustę tylko w okolicach szyi na głowie, a teraz niqab, hijab to jest coś na porządku dziennym. Z drugiej strony nigdy nie widziałam tak dużo niqabów w dużych miastach w Pakistanie, jak widuję teraz w dużych miastach europejskich. Proszę przejechać się metrem do stacji Tower Hamlets. Sami państwo zobaczą wszędzie niqaby. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pytanie może być po polsku. Są tłumacze, którzy mogą je przetłumaczyć. Tu widzę dwa głosy. Czy ktoś jeszcze? Bo jeśli ktoś się zgłasza, kto nie zadawał wcześniej pytań, to chciałbym dać szansę takiej osobie. Dobrze, to tutaj był wcześniej pan. Jeszcze będą dwa pytania i na tym zamkniemy. Piotr Maryński, Klub Gazety Polskiej we Wrocławiu. Chciałbym nawiązać do tego przykładu, który pani podała, tych badań, które zostały przeprowadzone, jeżeli chodzi o kwestie związane z fundamentalizmem religijnym. Te trzy pytania, które pani tutaj zadawała, i których odsetek w Europie Zachodniej był taki mały, a w tej społeczności muzułmańskiej był tak bardzo duży, to ja sobie spróbowałem na te pytania odpowiedzieć i okazuje się, że ja jestem fundamentalistą, i jestem z tego dumny. I teraz postawię taką tezę. Czy Europy Zachodniej właśnie nie zgubiło to, że nie jest fundamentalistyczna w tym sensie chrześcijańskim? Ponieważ fundamentalizm chrześcijański
nie nawołuje do wojny, tylko wręcz przeciwnie, nawołuje do pokoju. I być może to jest to, co między innymi chroni Polskę i co Polskę być może uchroni. Bo ja zaryzykuję tezę, że na tej sali jest więcej osób, które jest w tym rozumieniu fundamentalistami, prawda? I zakładam, że w naszym kraju jest całkiem sporo takich ludzi. I pytanie, czy to nie jest właśnie ratunek dla cywilizacji europejskiej. Fundamentalizm, ale ten fundamentalizm europejski. Dziękuję. Is the question clear for you? Czy to pytanie jest dla pani jasne? It was a little bit difficult for me to get what you say. Trochę trudno mi było zrozumieć, o co chodzi, ale myślę, że zrozumiałam pana pytanie. Jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić. You're saying that religion, these are my words, that religion has been a good thing to preserve Poland and Eastern Europe, była tym, co ochroniło Europę, Europę Zachodnią i Polskę. Chodziło bardziej o fundamentalizm chrześcijański. Być może zbyt mało jest fundamentalizmu chrześcijańskiego. Być może chodzi tutaj bardziej o te wolności niż o walkę o cokolwiek innego. It's the growth of the secular Europe. Chodzi o wzrost rozdziału państwa i kościoła w Europie. And being a Christian fundamentalist is something very different. Bycie fundamentalistą chrześcijańskim jest czymś innym niż bycie islamskim fundamentalistą. Gdybym mogła to porównać, to oznaczałoby, że chrześcijański fundamentalista chciałby podążać za słowami Starego Testamentu. A wielu chrześcijanów tego typu nie spotkamy teraz. In our society, in Norway, I can say that we even have no problems with celebrating Christmas. Nie mamy problemu z obchodzeniem Bożego Narodzenia. We had a case now in media just 2 days back. Dwa dni temu pojawił się taki przypadek, kiedy to kilka what you call it when you are walking around the Christmas tree, the last day on school before Christmas. That tradition they are now pushing out of the school. Zamyka not taki to offend obszar dookoła choinki. Other students. Kilka dni przed Bożym Narodzeniem zamykają szkoły po to, żeby nie celebrować tam Bożego Narodzenia, żeby nie obrażać secularization of our society, I don't think it has done anything good. Myślę, że to nic dobrego nam nie przyniosło. One of the reasons why also Western no Eastern Europe has so much stronger and prouder nation is that you o wiele silniejsza niż zachodnia, to jest to, że państwo są świadomi swoich korzeni i to te korzenie to jest właśnie chrześcijaństwo. So this is my personal opinion, to jest moje osobiste zdanie oczywiście. Niestety, jeżeli państwo nie mówią do mikrofonu, tłumaczenie jest niemożliwe. I'm saying it like this, lady. I'm not a personal believer, but I love Jesus for who he was. Nie jestem osobą wierzącą, ale kocham Jezusa za to. He was a good role model, and without him as a role model, if he had been violent and a political leader like Muhammad, I guess we would not have had the free Europe ever. Tak naprawdę miłością był uosobieniem pokoju. The last question. Dziękuję. Ostatnie pytanie. Tam się zgłasza pan, który nie zgłaszał się wcześniej, więc pozwolę sobie oddać głos w tamtą część sali. I na tym już też zamkniemy pytania. Krzysztof Zadrożny. Ja podzielam pani zdanie, że na Zachodzie już tak źle, że właściwie rzeczywiście my Polacy powinniśmy się przygotować na to, że będziemy mieć zachodnią emigrację, że będą uciekać ludzie przed islamem. I chciałbym panią zaprosić do Polski, że szkoda wyjeżdżać nawet do Norwegii, bo to już jest, może być, Europa jest stracona. Niech pani zostanie u nas, niech przekonuje nas do tego, że islam jest groźny, żeby Polacy się trzymali swojej drogi, swojej wiary i żeby no, lewactwo nie doszło znowu do władzy, bo nam nawpuszcza tych islamistów. Także zachęcam, niech pani zostanie i czasami sobie tam wyjeżdża. Jak nie chcą, ostatnio podobno było w telewizji niemieckiej, że dwóch dziennikarzy krytycznie się wypowiedziało o islamie i już przestali być dziennikarzami. A u nas pani może normalnie mówić, swobodnie się czuć, także myślę, że wszyscy chętnie panią zaproszą do Polski, żeby została. W
Thank you so much. Byłabym tu ostrożna, bo to są kamery, ale mogę powiedzieć, że mam szczęście, mam dom i taką willę, może ten domek tam gdzieś zatrzymam jednak w Norwegii. Bardzo dziękuję za wykład i za odpowiedź. Bardzo Państwu dziękuję za udział w drugim dniu Kongresu Społecznego. Zapraszam na jutrzejsze dyskusje i do zobaczenia jutro w niedzielę o godzinie 16:00.